Cześć, to Madzie, witajcie w kolejnym odcinku z serii Minecraft na obcasach, sezon trzeci. I my jesteśmy tutaj w naszej, no, strefie budowlanej naszego grodu. Tak, o, tutaj zaczyna się budować nasz młyn. W sumie możemy sobie do środka wejść. Tutaj będzie taki, nie wiem, nazwijmy to roboczo masztem, który będzie trzymał śmigło, które będzie tu. Tak? W sumie powinnam to robić na końcu, no ale... Akurat miałam drewno, bo nie ukryłam, że dalej mam problemy z drewnem, z dirtem i w sumie chyba tylko z tym. Tak, tutaj też wiadomo, jak to młyn jest zboże, tutaj jeszcze musimy to dokończyć. A co od ostatniego odcinka powstało? Powstały odtąd domki, tak, bo te domki były, tutaj te powstały, tutaj jeszcze wszystko porasta. Chodźmy może z tej strony. O, właśnie taki domek, tutaj bardzo podobny. Nie taki sam. Taki sam. I tutaj bardzo podobny domek. Jeszcze tylko pytanie. Aha, ten wykończyłam. Sufit. Tak, już tutaj dirta też pododawałam wszędzie naokoło. Farmy nasze się rozbudowują. O, dzień dobry. Tak, tutaj w ogóle wpuściłam jednego z tych z NPC-ów, no bo no tak, żeby na każdym polu był jeden NPC przynajmniej. No bo to fajnie wygląda, prawda? Wiecie, co zaczął robić? O, tutaj zaczął mi sadzić marchewki, gdzie tu rosną dynie i arbuzy. No. O, widzicie? Na buraka się nakręcił, ale żeby tutaj, o, to wyzbierać... No, dobrze, że chociaż to są ziemniaki, bo już się obawiałam, że znowu marchewki mi zaczął sadzić. A ogólnie, co ja odkryłam, nie wiedziałam o tym i to było dla mnie, no, zaskoczenie. Mianowicie, przejdziemy sobie na tą stronę w takim razie. Tutaj jeszcze u buraków nikogo nie ma i u marchewek, ale ja kogoś tam znajdę. Ale tutaj, słuchajcie, idę sobie któregoś razu, tędy właśnie przechodziłam. Bo tutaj stał jeden z NPC-ów i myślę, a dobra, wpuszczę go, bo tutaj akurat ten jeszcze nie ma, ale ten ma towarzystwo, że po dwa NPC-y są. No, tu były trzy na przykład, no to jednego przepuściłam tu. W każdym razie stoi sobie taki jeden, otwieram mu brameczkę, on sobie tutaj wchodzi, natomiast ten, który już tutaj był, wyrzuca mi chlebki. 13 chlebków mi wyrzucił. Ja się nie spodziewałam, że NPC mogą produkować mi chleby i wyrzucać. Ja teraz powinnam chyba częściej po tych polach latać, zobaczyć, czy jakieś chleby nie leżą. No nie spodziewałam się, naprawdę. Dobrze, ja tutaj chciałam coś jeszcze zostawić. Czy ja coś chciałam zabrać? A, bo ja tutaj po dynię przyszłam, bo stwierdziłam, że pewnie w mieście dynię jest. Bo jak po tytule widzicie, to próbujemy dzisiaj ubić smoka. Dobrze, to zostaje, bo to się bardzo często tu przydaje. A reszta zostaje. Dobra, idziemy do domu. Tak, ja liczę, że jeszcze, słuchajcie, się zdążę przekimać. Poza tym muszę sobie pozostawiać rzeczy zbędne, tak to nazwijmy. Które, no, mogą przeszkadzać. A, tutaj właśnie były robione brzozowe takie płotki. Wy mówiliście, żeby zrobić z ciemnego dębu. Ja się zastanawiam nad zwykłym dębem. Właśnie nad takim, że to akurat może by się bardziej odnalazło. No, zobaczymy. Też z racji braku drewna powstał tutaj znowu na potrzeby budowy las. No, on jest w sumie systematycznie wycinany, ale no... tak daleko jeszcze nigdy nie był sadzony, tak wam mogę powiedzieć. Też pisaliście, żeby dziwolągi mi nie rosły, to na 8 kratce bodajże się kobel nad sadzonką stawia. No stawia się, ale myślicie, że mi się na... Tu jest chyba 4 staki sadzonek posadzonych. Chce mi się latać i koble stawiać, no nie chce się. Już wolę się przemęczyć i sobie takie drzewko ściąć. Też jak widzicie, ja sobie już wzięłam jabłka złote. Zjemy sobie przed wejściem do portalu. Zobaczymy, co z tego wszystkiego wyjdzie. Tutaj sobie tak, chcę zostawić raczej, to mi wszystko nie będzie potrzebne. Z jedwabnym dotykiem też zostawię, to jest najistotniejsze. Musimy zaraz jeszcze pochodnie zrobić, tylko tak. To chcę zostawić. Dobra, chleby mogą być, to też out. A, jeszcze daj. O. Stawaj. Muszę sobie, wiecie, taki na łeb zrobić. No. O. Działa. Dobrze. Ale to później, bo teraz durno wyglądam. Spodnie sobie w końcu na naprawę zaklęłam. Pogodziłam się z tym, że będzie tylko ochrona, bo no jak na innych rzeczach, patrzcie, można mieć... akurat tu nie mam. Ale tak, jak tak, zaklinałam sobie spodnie. To było tak, że na jednym miałam odporność przed wybuchami, na innych odporność przed ogniem, ale razem tego nie da się niestety połączyć, więc trudno będzie zwykła ochrona. Tak, to... Co ja tam wsadziłam?
że ja tutaj coś wsadziłam i nie to, co trzeba. No dobra, czemu... Aha, tak się nie robi. Zrobimy tak, tak. Nie wiem, czy aż dwa koksy mi będą potrzebne. Tak, tutaj sobie drewienka nazbierałam. A my sobie teraz zrobimy pochodnie. Nie wiem, jaki ten end będzie. A, czekajcie, bo póki pamiętam, znając, że się zapomnę i potem będzie jak w sławetnej serii pytanie. A ma ktoś budulec? No. Więc tak. Może ja sobie się jeszcze teraz najem. Dobra, zrobimy 17, wystarczy. Ty zostań. Dobra, teraz pytanie, czy ja mam wszystko, co jest istotne i potrzebne na tego smoka całego? Jeszcze chciałam mieć, słuchajcie, te miksturki, ale niestety nie wyszło. Dobra, to sobie stąd zabiorę, bo akurat mi się przypomniało to tylko dlatego. O, bo ziemię dalej kopałam w tym, w jaskiniach, no i jak się coś natrafiło, no to dobra. To się weźmie. Okej. Okay. No to, to już chyba jest wszystko. Mam pełną zbroję naprawioną. Miecz, kill of łuk, pochodnie, jedzenie. No mikstur nie mam, bo jakoś tak robiłam, że nie zrobiłam statywu alchemicznego i nie zaczęłam robić mikstur. Tak jakoś po prostu wyszło. Jeszcze mi przypomnijcie, jak możecie w komentarzu, że muszę owce pofarbować na czerwono, żeby mieć wełnę na wiatrak. Tak, bo tam akurat ona jest potrzebna i istotna. Wow, powiem wam, że mam stresa i mam tremę przed tym smokiem. Jeszcze jak on wcześniej nie puszczał tych swoich pierdów, to było łatwo to pokonać, tak? A teraz to jakoś lata, pierdy puszcza. I tak jest łatwiej, słuchajcie, niż na modach, bo na modach zawsze te wieżyczki są okratowane tymi żelaznymi kratami, a tutaj no nie. Przynajmniej z tego, co pamiętam z dawnych czasów, to nie było nigdy okratowane, więc no liczę, że tutaj też w miarę pójdzie. Dobrze, wiecie co? Myślę, że my się spotkamy koło portalu, bo tutaj jednak kawałek drogi jest. O, tu są moje pochodnie. Też podsunęliście mi bardzo fajny pomysł, że można tutaj sobie taką ścieżkę zrobić w dżungli. Wiecie, te takie chodniczki, pochodnie, słupki z pochodniami. Bardzo fajny pomysł. Ja miałam w sumie to dzisiaj, to znaczy dzisiaj. Co ty się, królik, bijesz? A, ja się miałam przespać. No trudno. Poradzimy sobie w nocy. Miałam dzisiaj to zrobić, ale zajęłam się zbieraniem tych surowców i jakoś czasu nie starczyło. Dobrze, to jak coś, widzimy się na miejscu. Dobra, jesteśmy na miejscu, tylko kwestia, czy ja teraz trafię do portalu. Nie ukryłam, że dawno tu byliśmy. Więc może ja... jestem przyzwyczajona, że miecz mam tu. Dobra. Będziemy próbować. Najwyżej się pogubimy jeszcze bardziej niż zwykle. Nie, tu nie. Mi się wydaje, że jakoś tak w prawo się odbijało. Prawda, nie mam stuprocentowej pewności, ale tak mi się coś wydaje. Nie w tę mańkę. Najwyżej pogubimy się bardziej niż zwykle. A, właśnie. Nie. Tutaj do Narni trafiliśmy. No jak za długo się będziemy kręcić tutaj, to najwyżej zrobię sobie kolejne cięcie i poszukamy tego dziadostwa, ale może to tu? Ło, a w tamtej dzielnicy to nawet mnie nie było. Ja chyba gdzieś w złe miejsce trafiłam. W każdym razie moglibyśmy tutaj też sobie przyjść na dirt podziemny. Wiecie, taki dirt z zewnątrz tak dobrze nie śmierdzi ziemią. Nie. Też nie. Pamiętam, że tak ładnie się przechodziło przez takie kraty. Na tym moje wspomnienia się kończą. A wtedy przed chwilą już chodziłam. Więc się spultałam. Tu też byłam. Halo, którędy ja wlazłam? Tędy schodkoma. Tam nie. O! Jeszcze opuszczona i dirt jest, ojoj. Taki piękny dirt, aż szkoda go zostawić. Tu jest to przejście tędy. Tak się nie przechodziło.
Trzeba było sobie tutaj przyjść przed nagraniem i przypomnieć drogę. O, a pan co? W czasy? Panie, toż my was tu wybijali już dawno, dawno temu. Żelazo tu jeszcze ile ja zostawiłam. A nie ukrywam, że żelazo się przyda. Tu była opuszczona, tam nie. Nie pamiętam, czy się przechodziło przez studnię. Znaczy studnie, koło studni. A tutaj to w ogóle jakieś... ciemne ciemności. Dlaczego tamte rzeczy są nieoświetlone, te są oświetlone i ja tu byłam, a tak jakbym nie była. W ogóle jakieś cudowne... Tu jeszcze raz trzeba będzie przyjść, słuchajcie, pozwiedzać. O, tam też ciemno, co prawda tam nic nie ma, no ale... Mi się wydaje, że to gdzieś tu z prawej strony tak bardziej było. Tutaj ten motyw rozwalony jakoś pamiętam. Bo nie wiem, czy tędy... No pójść rzech mnie. Czy tędy się wychodziło, czy to gdzieś tu właśnie było. O! Słyszę te małe paskudstwa. Dobra, wiecie co? Ja sobie pójdę chyba jednak sama. Zaoszczędzimy i czas, i jedzenie pewnie. No i jesteśmy, jeszcze tu mnie robalce atakują, tak, i jeszcze więcej robalców. I wcale nie musiałam poświęcić, słuchajcie, całego dnia, żeby wrócić do domu, przyjść tutaj znowu, bo nie wzięłam pereł, won! Gdzie tak podłogę podziurawić, no? Tak, nie... Idź. Nie wzięłam pereł, słuchajcie, byłam święcie przekonana, że ja ten portal już kiedyś włączyłam. Nie wiem, jakim cudem nie... Żegnam. Ale no niestety nie. Więc musiałam jeszcze raz wracać do domu. A przy okazji... Fajnie dzwoni. A przy okazji wzięłam też troszkę chlebków. Wow. Dobra, ja sobie na start wezmę tak. Dyni może od razu zakładać się nie będę. Zobaczymy, co tam będzie. Siup. Boże, co za emocje. No i co? I wlazłam i nie wiem gdzie. Jak to ja? No smok jest, widzę, że jest. Ja nie mam teraz czasu, panie, na receptury! O, dobra. Czekajcie, to może już teraz sobie założę. Gdzie jestem? Tu jestem. A jednak co teraz, słuchajcie, okratkowane te dziadostwa? Tam jest smok. Powinnam próbować to zestrzelić. A no nie tak. No prawie. Ja tu gamonia z lewej widzę, ja się boję, żeby on mnie tu nie zeżar. Wiem, że to długie będzie. I ani chyba się skończy moją śmiercią. O, żeby teraz tak trzasnąć, to by... O, właśnie, dostał. No, pięknie. Dobrze. Oj, ja zapomniałam, stary, że ty pierdy puszczasz. No tak. O, tam jest portal powrotny. W ogóle powinno się móc uciec, jak nie ma ten... Jak się nie pokonało smoka, powinno dać radę uciekać. Idź mnie stąd. No, teraz przesadziłam. Dobra, jedno zeszło. Słyszę te twoje skrzydełka nad sobą. O, ja cię tu widzę, wypad. No i mnie rozproszyłeś, smoku, ja tam to chcę zestrzelić. Teraz to już przesadziłam. Zara, bo on tu pierdy ma, a ja jestem głodna. Smok i jego pierdy. Może tamtego. Od kiedy w ogóle kto to wymyślił, żeby to zostało okratkowane? To ja nie wiem. Już tak blisko było. Nie, idź z tymi pierdami! Ty jesteś normalny? Gdzie ten portal?
Zapewne, no oczywiście, że nieaktywny. Idź, ja widzę, że ty pierda tutaj robisz. Idź mnie stąd. W ogóle takiego pierda to można nawet złapać z tego, co pamiętam. Gdzie to smoczysko? Jeszcze tutaj jest... To ja tego nie zbiłam? Ja mam przekonanie, że to poszło. Dobra, spróbujemy to. Dobra. Czy te pierdy mogłyby znikać? A powiem wam, że bez dyni to ja bym tutaj wiele nie wskurała. Tam jeszcze jest. Dobra, czuję, że śmierdzi. Powiem wam, że kiedyś to było prościej. Potem ktoś wymyślił, że smok pierdy powinien posiadać. No już, wychodzę z pierdy. Chyba już poszło, dobra. Tamte chcę zostawić sobie na koniec z tymi kratkami, powiem wam. To chyba już zeszło. Tam jeszcze mam. Dobra, widzę, że tutaj będziesz pierdził. Dobra, poraz sobie chyba na chwilę, bo jakoś tak spokojnie się zrobiło. O, wraca. A ty co się tutaj węcwalisz? Ała! Czy ja uderzyłam Edka? Dobra, powiedzmy, że Edek mnie nie tego. Jeszcze tu jest to... O Jezu, czekajcie, pierdy. Wejdzie człowiek taki nieświadomy w pierdol i zadowolony. Jeszcze tego nie zbiłam! Oś, widzę, że znowu pierda mi puściłeś. Teraz chyba zbiłam. Tutaj chyba jeszcze są. Gdzie ty się jeszcze ładujesz? Tam. Ej, pierd na pierdzie pierda mu pogania. Tam, z tamtej jest. Dobra, gdzie ty jeszcze tu masz? No dobra, w tych. Gdzie się jeszcze będziesz ładował? Pokaż. No dobra, w tych się ładujesz. On go tych tylko lata. Za dobrą sprawę on... No tak, z tego się tylko... Ała, ładuje. Idź! Tak go kiedyś ubijałam, nie? W łeb. I kiedyś chyba tak umarłam przez to. Dobra, a ja smoku zrobię inaczej. To będzie długie, ale trudno. Bo to wzięłam kill off ten, żeby się potem męczyć. Sobie środkiem wylezę, słuchajcie. Idźżesz stąd! Na pewno! Trzy razy mnie tu dostaniesz. Na razie taką strategię wymyśliłam i tego się trzymam. I po to ja kobla brałam, żeby mieć teraz problemy z tobą, smoku. Ała, idźżech stąd! Mi kobla rozwalił, wiecie? Jak to harczy, dziadostwo. Nie ukrywam, że wolałabym teraz być bez tej dyni na łbie. Byłoby człowiekowi prościej zdecydowanie. Idź! Już we mnie tu dzwonił. Idź, żech stąd. Właśnie czy później oberwiesz, zobaczysz ty. Chociaż znając życie, ja też.
wypad. Czekajcie, ja muszę się najeść, bo... Czy ty musisz mi kobla spod nóg usuwać? Tak się tu dostanę. Pogódź się z tym. Ja zaraz jeszcze koksa zjem. O, teraz ze mną rozmawiaj. I ta wieża serio taka wysoka była. Idź rzecz stąd. Nie, nie będziesz mi kobla zabiorę spod nogów. Dobra, jestem tu, gdzie ja chciałam być. Tylko teraz tak. Ja się obawiam, że jak ja to sama uderzę, to mi się krzywda stanie, wiecie? Ała! Wiecie, że ja jeszcze... O, ja jestem przed tym samym. Nie spotkałam żadnego stworzenia, które by tak na koble leciało jak smok. Jezu, on tu pierda puścił! Wow. Ja słyszę, że tam latasz, gadzie. Dawaj rybę. Dobra, ja się muszę najpierw uleczyć. Tak, zrobił tam pierda i tam już chyba nie ma tego wszystkiego. Ile tu jest endermanów? W końcu będę mogła sobie endermaniarkę tutaj zrobić. Czekajcie, niech on mi tam przyleci. Nie, tam nie ma już tego. Czekajcie, bo ja znowu głodna się zrobiłam. Znowu pierda mi wysłałeś. Gdzie ty jesteś w ogóle? Ty jesteś tam. Tutaj spróbuję na szybko na kobla, wiecie? Tylko nie, ja muszę najpierw zjeść i poczekać, aż on poleci w drugą stronę. Przestanie gazy robić. O, niestety ja cię tu słyszę. Dobra. Mamy to i on już nie powinien mi się leczyć. Gdzie on jest? Gdzie ty jesteś? A, teraz będziesz pierdził, ile będzie. Jezu, co za fekalny odcinek. Gdzie jesteś? Tu jesteś, chodź. Ja jeszcze umiałam w ciebie strzelić, to byłoby prościej. Ale czekajcie, bo pierd poszedł. Ja się z nim będę długo bawiła. Nie ukrywam. Że ja w smoki średnio. Ja w Skyrimie latać na smoku lubiłam. Co on tu robi właściwie, że ja się dowiem? To na tym, że ja go będę biła pod ogonem. Na dobrą sprawę my możemy zawsze czekać, aż on tutaj skończy się buzować, nie? Może rybka na... Pocieszenie. Dobra, gdzie jesteś, dziadu? Wow, trafiłam w niego. Wow, wow, od kiedy on ma taki atak? Dawaj, Jodan. Spodziewałam, że on w ten sposób atakuje. Dobra, wypad. Ja się muszę najeść. Gdzie ty jesteś? Wiem, że on kiedyś przelatywał i ze skrzydła w ciebie wjeżdżał, ale że tak wyrzucał? Teraz próbował to zrobić chyba. Dawaj tu pod ogonem się.
Jest! Mamy to! Wow! Pięknie! Ale powiem wam, co wam powiem, to wam powiem, ale wam powiem, że ja już się spodziewałam, że... O, ja zginę. Jak w tą wieżę wlazłam, jak on tam zaczął mnie tego to... Ja taki ogień może zbierać? Czekajcie, nie mam tu jeszcze gdzieś... Mało tego, jak sobie z tym, co ja sobie na co dzień narobię. Wow. Udało się. Naprawdę spodziewałam się, że będzie ciężej, ale jest okej, okay, jest fajnie. Dobrze, ja sobie może teraz tą moją wyspę tak obejdę. Trochę zobaczę, co tu dają, co nie dają. Wybaczcie, że w masce, ale to znaczy w masce, w dyni. Ale ja nie chcę, słuchajcie, ryzykować na razie Endermanów. Tam jest... Do Ender City nam się pojawiło. O, to widzicie, będziemy mogli gdzieś kiedyś tutaj sobie przyjść. I fajnie, że mi, słuchajcie, przypomnieliście, że ja chciałam zrobić... O, jest jajko smacza. Chciałam zrobić, słuchajcie, na wzór tego, który był w Sky Elemencie? Albo w tym... Albo w tym u chłopaków, co myśmy nagrywali. Climatic Island bodajże. Muszę sobie przypomnieć, w którym to było. I taki mniej więcej end będę sobie tutaj tworzyła. Cieszę się, że jest troszkę mniej tych... Mniej tych wież niż zwykle. A nie to chciałam zaraz. Chciałam postępy. Nether, nie, end. Ubiliśmy smoka. Smocze je weźmiemy. Wydostań się z wyspy, to zrobimy. Tu pójdziemy. I tutaj mamy, żeby, tak, właśnie pierdo smoka zebrać i żeby jeszcze raz wywołać smoka. To myślę, że zanim ja ten end będę robiła, to ja sobie go wywołam. Nie wiem co prawda, czy przy was, czy sama, ale coś takiego sobie myślę, że zrobię, bo w sumie dlaczegożby nie. Powiem wam, że poza tym expem i jajkiem, to tutaj nie ma nic atrakcyjnego w kwestii po ubiciu smoka. No dobra, portal do Ender City się otwiera, tak? Ale bez portalu też możemy się tam dostać 300 kratek w jedną stronę i znajdziemy. Więc myślę, że to nie byłoby też takie trudne. A na przykład jak już ubijamy Withera, siup. Jak ubijamy Withera, słuchajcie, no to... Dobra, to już mogę zdjąć. Jak ubijemy Withera, to przynajmniej gwiazdę dostaniemy, możemy bekon sobie robić. Dzień dobry, wróciłam. Halo. Tak, ja do ciebie mówię. Dzień dobry. A, wiecie co sobie zrobię z tą dynią? Tak na pamiątkę, że to ta dynia przysłużyła mi się do smoka. O, dobrze, niech sobie tutaj będzie. No, trochę obsydianu zebraliśmy. No, tak o. No, ale cieszę się, że nie zginęłam. Bo też nie będę ukrywała, że kilka save'ów sobie specjalnie Znaczy kilka. Kopiowałam sobie ten save przed wejściem do portalu, a wcześniej przed początkiem odcinka, żeby właśnie w razie czego się cofać. Chociaż mam niby włączoną tą komendę Keep Inventory True, ale no, mówiliście, że nieraz przychodzę do innego świata, to nie działa, więc... Więc wolałam nie ryzykować. Poszło mi ponad stack strzał, bo miałam 3. Więc... Też wystarczyło. Tu mogę to zostawić. I trzeba... no. I przygotowujemy się z powrotem do miasta. Bo teraz będziemy dalej kontynuować budowę miasta. To mogę zostawić. Ty jesteś tu. To tak. Jeszcze muszę znowu pójść sobie narzędzie ponaprawić, bo ja przed każdym odcinkiem narzędzie naprawiam. A i tak zawsze są popsute. No, więc tak to wygląda. Dobrze, tu. Koksa mogę sobie zostawić, bo on nie będzie mi też potrzebny. Jabłek to ja mam, a mam. No, dobrze. Teraz jeszcze pytanie. A, to ja sobie od razu się przygotuję z gratami, które są mi potrzebne obecnie na budowę miasta. A obecnie będzie potrzebne mi głównie drewno. Kobla tam mam, dirta mam, aż dirta ja trochę nakopałam. O, trochę więcej niż trochę. Dobra. I to na razie chyba byłoby na tyle, bo jeszcze weźmiemy na zapas. O, i to mi wystarczy. Dobrze, kochani, myślę, że na tym skończymy sobie dzisiejszy odcinek. Ja idę teraz kończyć młyn. Teraz jeszcze wam powiem, czy ja na pewno idę kończyć młyn.
A, idę dopiero południe. Nie, bo myślałam, że już pod wieczór, to bym sobie została i się kimnęła. Tak, więc ja idę kończyć młyn, potem zaraz tam, jak się kończy ten rząd tych domków po lewej, tam ma być jadłopodajnia dla ubogich, więc to będę sobie budowała, a później... A później zobaczymy, za co się zabierzemy. A w kolejnym odcinku pewnie pójdziemy do Ender City, bowiem będę potrzebowała refrenów oraz samego kamienia kresu do budowania albo sądu, albo ratusza, albo jeszcze czegoś innego, ale coś jest tam zbudowane z tego. Dobrze, więc ja Wam bardzo serdecznie dziękuję za obejrzenie tego odcinka i widzimy się niedługo w kolejnym, tak więc trzymajcie się, no i cześć!